Oprócz zdjęć na stronie internetowej możemy również zamieścić na przykład film wideo. Tak samo jak przy obrazkach, możemy tutaj umieścić wideo w naszym folderze strony internetowej, a możemy też wyświetlić jakiś film dowolny z internetu. Także wyświetlimy na początek film, który umieścimy na naszym dysku. Cześć, z tej strony Kazimierz Pin. Witam Cię na kanale Modest Programmer, gdzie pokazuję, jak nauczyć się programowania i zostać programistą. Także możesz to robić z poziomu Visual Studio Code, a możesz to robić bezpośrednio w plikach. Ja sobie tutaj dodam nowy folder dla wideo. I wkleję sobie tutaj film i dodamy sobie znowu tutaj na górze. Najpierw nagłówek film. I użyjemy teraz znacznika wideo. I wewnątrz jeszcze ustawimy bezpośrednio source w nowym znaczniku. Także tutaj ten source usuniemy, ale ustawimy go tutaj w środku. Także source SRC. To się równa. I teraz najpierw przechodzimy do folderu wideo, przez nazwa naszego filmu. I tutaj jeszcze możemy wskazać typ, czyli type, to się równa wideo przez MP4. I jeżeli teraz to zapiszę, to zauważ, że ten nasz film tutaj został już wyświetlony, ale musimy go jeszcze troszkę ładniej wyświetlić. Także dla wideo możemy ustawić jeszcze kilka atrybutów. Po pierwsze szerokość ustawimy tutaj na 50%. Następnie, jak widzisz, to na razie wygląda jak obrazek. Także możemy tutaj dodać jeszcze przede wszystkim atrybut controls, dzięki czemu zauważ, że tutaj zostały dane kontrolki i faktycznie ten film możemy już tutaj włączyć. I jak widzisz, tutaj nam już to wszystko działa, możemy tutaj używać różnych kontrolek, możemy sobie to ustawić na cały ekran. No także już można powiedzieć teraz, że to fajnie działa. Oprócz tego mamy jeszcze kilka innych przełączników, takich jak na przykład Autoplay, dzięki czemu od razu to będzie uruchamiane, przy załadowaniu naszej strony. Możemy też wyciszyć to, Także teraz to jest wyciszone za pomocą mute. Jeżeli chcemy, żeby użytkownicy nie mogli pobrać tego filmu. To musimy uzupełnić i wpisać jako Controls list. To się równa no. Download. No i teraz tutaj już tego przycisku pobierz, nie jest on widoczny. No i nie można pobrać tego filmu. Także tyle takich najważniejszych kontrolek. Akurat wideo za często się też nie ustawia na stronach w przeciwieństwie do zdjęć, ale też warto wiedzieć, jak tego. Użyć. To wszystko na dzisiaj. Jeżeli taki film Ci się spodobał, to koniecznie dąż do mojej społeczności, gdzie również będziesz miał dostęp do dodatkowych materiałów i przede wszystkim bonusów. Link do zapisów znajduje się w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.